Witam serdecznie na kanale Ryby Ja, czyli Wędkarstwo na Luzie. Ponownie jestem nad jeziorkiem na Rybkach, jezioro Tuchomskie. Niestety inna miejscówka. Jestem tutaj, przyjechałem od strony miejscowości Warzenko w okolice plaży nad jeziorem Tuchomskim. Dlaczego tu? No niestety. 6 września 2023 rok. Moje ulubione miejscówki były zajęte. Dlaczego? Jest późno. Godzina 8, więc nie dziwię się, że wszystko było zajęte. Przyjechałem tutaj pierwszy raz. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Nigdy nie byłem. No, ale będę próbował. Miejscówka moja wygląda następująco. Przytargałem cały sprzęt, bo samochód stoi tam za drzewami. Więc wszystko tutaj sobie przyniosłem. Nie ma nikogo, więc mam nadzieję, że będzie cisza, spokój. No i co? Zaczynam rozkładać sprzęt. No dobra, zanętę mam nawilżoną. Niech troszkę dojdzie. Namoczy się porządnie, przesieją przez sito. A ja rozkładam wędki. No a co przygotowałem? No więc taką zanętę truskawkową trapera zmieszałem z taką zanętą trapera leszczową. Dodałem do tego odrobinę mąki kukurydzianej i skrobi kukurydzianej. No i mam tutaj jeszcze płatki kukurydzy, robaki. Rozkładam wędki. Zanęta się domoczy, przesiejemy, działamy. No dobra, słuchajcie, zanętę mam gotową. Przesieję ją przez sito, troszkę dowilżę i zaczynam wędkować. No dobrze, to prawie gotów. No więc mamy tak, mamy dorobioną zanętę, pieczywko fluo, płatki kukurydziane, mąka kukurydziana, białe robaki, pinka, kolorowe białe, dendrobenka, no i kukuryczka. Wędki standardowo, dwa stingerki, kołowrotki, okumy, koszyczki 25 gram. Zaczynamy, nie ma na co czekać. No powiem wam tak, pierwsze koty za płoty, wędki w wodzie. Na prawej wędce dwie pinki białe, na wędce z lewej strony kukurydza. Wędki poleciały na klipie około 35-40 metra. Jedna na tamto drzewo z prawej strony, druga na drzewo z lewej strony. Czekamy na pierwsze branie. Długo czekać nie musieliśmy, 5 minut od pierwszego rzutu na prawą wędkę, czyli na pinkę i białego, taka sobie rybka. Słuchajcie, ta miejscowa jakoś tak nie napawa mnie optymizmem, no ale niestety jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Najwyżej po prostu posiedzę sobie nad wodą, moja wina, późno przyjechałem. Wędkowanie rozpocząłem tak naprawdę o godzinie 9.20, no więc bardzo późno. Po 5 minutach jedna rybka, na razie nic się nie dzieje. No zobaczymy co to tutaj dzisiaj uda nam się z tej wody wyciągnąć. A stare przysłowie mówi,
kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. Zawiniłem, no ale niestety nie mogłem wcześniej, bo byłem żonę do pracy odwieźć, więc a udało się tak zorganizować sobie dzień wolny, żeby na te rybki wyskoczyć, więc no najwyżej posiedzę nad wodą i odpocznę zwyczajnie. Druga rybka w dniu dzisiejszym. Takie maleństwo. No ale coś się zaczyna dziać. Kiedy okazało się, że moje ulubione miejscówki są zajęte, postanowiłem przyjechać tutaj. Dlaczego? Dlatego, że kolega powiedział mi, słuchaj, tam koło plaży są fajne miejscówki. No znalazłem tutaj tą jedną, dalej nic nie widziałem, byłem się przejść. Ale tak jak wspomniałem, nie napawają mnie tutaj te miejscówki jakimś takim optymizmem. Nie wróżę tutaj żadnych sukcesów. Jedynie tylko to, że będę sobie nad wodą. To już jest sukces. Słuchajcie, na tą wędkę z prawej strony założyłem czerwonego robaka. Przed chwileczką super branie. Niestety rybki nie zaciąłem. Jeszcze wcześniej też nie udało mi się nagrać. Taki dosyć fajny leszczyk. W tym czasie padła mi kamera, bateria. Rybkę wyciągnąłem. Niestety. Nie trafiłem do siatki. Nie zdążyłem rybki pokazać. Popłynęła. Ciężko jest tak samemu nagrywać. Nie zawsze się to udaje. A przede wszystkim no, albo łowimy ryby, albo nagrywamy i bawimy się kamerą. Jedno z drugim tak, przynajmniej mi, troszkę nie wychodzi. Mamy branie, dosyć takie fajne i chyba jakąś rybkę. No coś tutaj prowadzimy. Proszę bardzo, taka rybcia, fajnie już się zaczyna robić. Delikatne takie branie, ale chyba nie zaciąłem rybki, jest jakieś maleństwo. Nie, no niestety. A przed chwileczką na czerwonego robaka. Okonek bardzo malutki. Ale
Dzisiaj każda rybka cieszy. Tym bardziej, że ta miejscówka mi się po prostu nie podoba. Więc cokolwiek złapie się na hak, będzie mnie cieszyło. W tej chwili na koncie mam dokładnie 5 rybek. I próbuję dalej. Mamy branie. Zobaczymy, czy udało się zapiąć rybkę. Chyba tak. Delikatne bardzo branie, więc rybka pewnie też nie za wielka. Albo i wcale. Jeszcze się podpytałem. No niestety, robaki obgryzione, ryby nie ma. 6 rybek na moim koncie. No nie pokazuję wam tych ryb, bo to są rybki. Ale coś się dzieje. Brania jakieś są. Uważam, że nie ma co narzekać. W ogóle to chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj plan był zupełnie inny, bo dzisiaj miał być pojedynek metoda kontra klasyk, ale niestety jak cały ten dzisiejszy dzień coś nie pyknęło, nie wziąłem z domu peletu, także a później się okazało, że moje miejscówki zajęte. Także wylądowałem tutaj i są dwa klasyki. Powiem szczerze, zastanawiałem się nawet, czy wrzucić ten film dzisiejszy na Facebooka, na YouTube'a, czy go po prostu nie wrzucać, a posiedzieć na tych rybach. No ale sami wiecie, że nie zawsze ryby dopisują. Jakieś tam są. Dwie pokazałem do kamery na razie. Może będzie więcej. Tych małych nawet nie nagrywam, nie pokazuję, bo to nie ma najmniejszego sensu. No ale coś się dzieje. Najważniejszy jest dzień spędzony nad wodą. Nie ma to jak mała czarna na świeżym powietrzu nad wodą. Tylko rybki słabo coś współpracują. Wasze zdrowie. Może i ta miejscówka ma swoje plusy. Słońce mam z tyłu, nie razi w oczy, siedzę sobie w cieniu. Czy może nawet nie jest aż tak źle, no ryby jakieś też tutaj są. Niewiele ich, niewielkie. Ale coś tam się dzieje. Nie ma tragedii.
Szkoda, że zapomniałem z domu tego peletu, kurczę. No tak się chciałem dzisiaj troszkę metodą pobawić. Mógłbym użyć zanęty, ale też no... Patrzę, że w ogóle do metody nie jestem przygotowany. Nie mam ani podajników, ani przyponów do metody. Nic. Po prostu zapomniałem. No szkoda. Sam jestem ciekaw. W zasadzie powiem Państwu, jak na razie wszystkie ryby na tą prawą wędkę. Na zasadzie bliskiej odległości, czyli płytszej wodzie tutaj. Bo tu za tymi trzcinami już jest plaża, więc jest dosyć płytko. I wszystkie ryby, które dzisiaj złowiłem, które wyciągnąłem, a jest ich 7, złowiłem na tą właśnie wędkę. Z tego bliższego tutaj dystansu. Słuchajcie, kolejna taka rybka przyczepiła się i po prostu cichutko sobie siedziała. Branie praktycznie niezauważalne, ale rybcia jest. Jak widać, pogoda jeszcze dopisuje. Wrzesień nadrabia to, co było w sierpniu. Niestety sierpień był tragiczny. Natomiast wrzesień jest całkiem piękny. Ludzie jeszcze się kąpią, pływają sobie na takich deskach. Siedzą nad wodą, łowią rybki, a przynajmniej co niektórzy udają, że łowią. I każdy zadowolony. Brania na razie ustały, więc tylko siedzę i patrzę się na całkiem nieruchome szczytówki. Słuchajcie, kochani, to co się dzisiaj dzieje, sam nie wiem jak to nazwać. Jest to jakiś totalny niefart po prostu i chyba moja własna głupota. Kolejna fajna ryba po prostu mi uciekła. Po prostu mi uciekła. Trzecia w dniu dzisiejszym. Trzeci fajny leszcz po prostu mi uciekł. Mam jakieś kolejne branie, ale to nic wielkiego. Spróbujemy zaciąć. Jak to możliwe, że ryba wyholowana na brzeg, ryba, która już mam ją w ręku, a ona po prostu spierdziela do wody. Nie wiem jak to nazwać. Nie mam nic, nie wyciągnąłem. Od samego rana jakiś dziwny pech. Naprawdę. Nie dość, że moje miejsce było zajęte. Zapomniałem peletu. Nie połowiłem sobie i nie połowię na metodę.
to trzy fajne ryby wyskoczyły mi z rąk i poszły. No trudno, ale szkoda. Przed chwileczką miałem kontrolę Państwowej Straży Rybackiej. Panowie sprawdzili dokumenty, rejestr, kartę wędkarską. Rybkami nie byli za bardzo zainteresowani. Kontrola przebiegła bez uwag. Bardzo miło, sympatycznie i prawidłowo. Tak powinno być. No, kolejna rybka. Taki leszczyk. Czyli znowu coś się ruszyło. O, ale głęboko, kolego, zagryzłeś. No. Proszę bardzo. Jeszcze się swajdał. Także dzień niezupełnie stracony. Jakieś tam rybki co jakiś czas wpadają. Jak to się mówi, szału nie ma i dupy nie urywa, no ale... Ale jest nie najgorzej, bywały gorsze dni. Wiecie co zauważyłem? Przynajmniej z tych moich tutaj wyjazdów nad wodę, z tych moich połowów, zauważyłem, że w tym roku ryby nie reagują zbytnio na kukurydzę. Przynajmniej ja nie złapałem jeszcze ryby na kukurydzę. To znaczy się, podczas mojego urlopu w Chmielnie używałem kukurydzy takiej waniliowej. No ale głównie zakładałem ją razem z jakimś tam robakiem, pinką, czy tymi sztucznymi robakami, które mieliście okazję oglądać, jeżeli ktoś oglądał na moich filmach. Natomiast na samą kukurydzę nie złapałem żadnej ryby w tym roku. Nie wiem, dziwne. Teraz też próbowałem na kukurydzę i niestety... Nie było żadnego nawet brania, obcierki, puknięcia. Zero reakcji ryb na kukurydzę. Dziwne. Kolejne udanie, branie. Rybka pyszczkiem wpadła w pudełko z robakami. Upaćkana cała. Ale jest. Słuchajcie, no i kolejna rybka znalazła się w moim podbieraku. No bardzo delikatne chole brania tych rybek. O, chodź tu. W ten sposób właśnie uciekły mi moje ryby. Ale ten jest. Kolejna rybka i powiem wam, że teraz ryby biorą na tą lewą wędkę, czyli na tą z tej dłuższej, dalszej linii. No, a znowu się obudziły.
No i kolejny taki. Wszystko, wszystko. Ten sam rocznik, ten sam rozmiar. O, fajnie, fajnie jest. Słuchajcie, kochani, co się wydarzyło. W przeciągu 15 minut cztery takie rybki. Myślę, że to jest nagroda za te, które mi uciekły. Słuchajcie, znów łowi prawa wędka. Ta na krótkiej linii. I czym to może być spowodowane? Może tym, że po jeziorze krążą dwie motorówki. Bardziej tak nie pływają nam tutaj po wędkach, ale nie całkiem po środku jeziora. Być może właśnie te ryby zostały wypuszczone z tej dalszej linii i przypłynęły tutaj bliżej brzegu na płytszą wodę, no żeby się przed tą motorówką schronić, nie wiem. No w przeciągu kilku minut cztery ładne rybki, no to już jest coś. No mimo wszystko nie tak, niedługo będę zbierał się chyba do domku, żeby uniknąć korków na drogach. No ale jeszcze chwileczkę mamy czasu, jeszcze troszkę sobie posiedzę. Kolejne branie, ale tym razem no nie wiem, czy udało mi się zaciąć. Ale zobacz, coś tam jest. Coś tam się trzyma na haczyku. Ty na bok. A ty chodź. Oj, zahaczyłem się znowu. Ale jak miała się zapiąć, to siedzi. No chyba, że nie siedzi. Coś tam. Chyba jest. No niestety, nie zaciąłem. Natomiast tutaj taki następny kolega do kolekcji. No dobrze, kochani. Połowiłem. Pomimo wszystkich niepowodzeń, pecha, jestem zadowolony. Pokażę wam, ile rybek udało mi się złapać. No bo przecież wspominałem, że pouciekały mi co niektóre. I to z rąk. Po prostu. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał się, zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Zapraszam na grupę na Facebooku Ryby i Ja, czyli Wędkarstwo na Luzie. Dołączcie. Wklejajcie swoje zdjęcia, relacje z nadwody. No i cóż. Subskrybujcie ten kanał. Pomaga on w jego rozwijaniu się. Zresztą wiecie o tym doskonale. No dobrze. To jeszcze tylko rybki. I do zobaczenia w następnym filmie z nadwody. Cześć. No to słuchajcie. Tyle rybek udało mi się dzisiaj złapać. Myślę, że jest to całkiem taki przyzwoity wynik. No cóż, jestem zadowolony. Tak to wygląda w klasyfikacji końcowej. Rybek 14. Zwijam stanowisko, sprzątam po sobie. Do zobaczenia. Kochani, zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, którą teraz jeszcze wam pokażę. Zobaczcie. Stanowisko posprzątane, a moje śmieci wracają ze mną do domu. I żebyście panowie i panie pamiętali o tym, że zawsze trzeba po sobie sprzątać. Hej.